Witamy w Szydłowie, w Parku Podworskim. Bardzo nam miło, że Państwo tak licznie się stawili. Mamy nadzieję, że będziecie się Państwo z nami świetnie tutaj doskonale czuli i doskonale też bawili. Zabawa zapowiada się naprawdę fantastyczna do późnych godzin wieczornych. I jak to na początku, proszę Państwa, powitania. Bardzo serdecznie witamy pana Andrzeja Owczarka, senatora 6, 7 i 8 kadencji Senatu RP. Dziękujemy, że pan dotarł. Witamy pana Marcina Młynarczyka, dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego. Witamy pana Tomasza Zbrojewskiego, prezesa WSA w Łodzi. Witamy panią Marzenę Ciechulską, kierownika Zespołu Systemu Zarządzania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Witamy bardzo, bardzo serdecznie księży, księdza Dariusza Graczyka, proboszcza parafii Kazimierz. Księdza kanonika Marka Kowalskiego, proboszcza parafii Lutomiersk. Księdza kanonika Romana Ochnickiego, proboszcza parafii Mikołajewice. Witamy również chór parafialny Adoramus przy parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Kazimierzu. I bardzo gorąco witamy gospodarza dzisiejszych dożynek, pana wójta Tadeusza Borkowskiego. Witamy, panie wójcie. Serdecznie witamy też starostów dzisiejszych dożynek. Tak wygląda aktualizacja listy. Ktoś się pojawił. Panią Mariolę Chojczak i pana Dariusza Staszka. Witamy, witamy. Troszkę się pewnie już denerwują. Pójdzie jak po maśle. Proszę się nie denerwować. Witamy pana Roberta Jakubowskiego, wicestarostę powiatu pabianickiego. Panią Ironę Grędę, członka zarządu powiatu pabianickiego. Witamy, witamy. Mam nadzieję, że jest z nami pan Krzysztof Pacholak, radny powiatu pabianickiego. Jest, odliczył się, super. Witamy również pana Krzysztofa Pipińskiego, zastępcę burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Wiem, że jest z nami też pani Renata Szafrańska, wójt gminy Wodzierady. I witamy pana wójta gminy Ksawerów, pana Adama Topolskiego wraz z delegacją francuskich samorządowców. Witamy pana podinspektora Tomasza Jarmakowskiego, zastępcę komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Witamy również pana podinspektora Roberta Krawczyka, komendanta Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim. I witamy pana druha Mieczysława Serwę, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach. Coś nadjeżdża. Witamy drucha Kazimierza Maniosa, wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach. Pabianicach? Albo coś wykręciłem. I drucha Jerzego Paczkowskiego, wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach. Witamy również drucha Tadeusza Nowaka, prezesa zarządu oddziału gminnego OSP RP w Lutomiersku. I drucha Zdzisława Sromeckiego, komendanta gminnego OSP. Na miejscu. Witamy pana Tadeusza Rychlika, przewodniczącego Rady Gminy. Lutomiersk oczywiście. Czy jest z nami pani Agata Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk? Jest. Witamy serdecznie. I przy okazji witamy serdecznie wszystkich radnych gminy Lutomiersk. Witamy równie gorąco panią skarbnik gminy Lutomiersk, panią Małgorzatę Szczepaniak. I pana sekretarza gminy Lutomiersk, panią sekretarz, panią Lilianę Kaletę. Przepraszam bardzo. Czy jest z nami pani Grażyna Paczkowska? Jest, jakżeby inaczej. Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Lutomiersku. Witamy gorąco.
Witamy również pana Sławomira Masierowskiego, kierownika rejonu dróg wojewódzkich w Poddębicach. I panią Donatę Boguską, przedstawiciela Fundacji Rozwoju Gmin Prym. Witamy panią Agnieszkę Frank, kierownika Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli, oddział w Lutomiersku. Bardzo ważna instytucja. I panią Annę Skąską, dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Kazimierzu. Witamy panią Marię Miłosz, dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Szydłowie. Cieszymy się, że jest z nami pani Daniela Leśniewska, prezes Gminnego Koła Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku. Witamy pana Piotra Pączka, który tutaj jest wszędzie, mam wrażenie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. I bardzo, bardzo gorąco, z otwartym sercem witamy wszystkich sponsorów dożynek gminnych Szydłów 2016. Witamy Poczty Sztandarowe Gminy Lutomiersk, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Ochotniczych Straży Pożarnych. Gorąco witamy sołtysów Koła Gospodyń Wiejskich, prezesów jednostek ORSP wraz z jednostkami. Serdecznie witamy wszystkich rolników, najważniejszych naszych gości. Witamy pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Lutomiersk. Kogo nie powitaliśmy, też witamy i gorąco zapraszamy do wspólnej zabawy. Proszę państwa. A teraz przed nami bardzo, bardzo ważna część dzisiejszych uroczystości. Ja zapraszam już tutaj do nas pana wójta. Poprosimy tutaj do nas i zapraszamy również naszych starostów. Bowiem teraz staropolskim obyczajem oczywiście starostowie przekażą chleb z tegorocznych zbiorów. Zapraszamy. Starościna to pani Mariola Chojczak, gospodarzy wraz z mężem w Szydłowie, łącznie na 30 hektarach. Ich gospodarstwo to profil mieszany, produkcja mleczna i roślinna. Starostą dożynkowym jest pan Dariusz Staszek, który również gospodarzy wraz z żoną, tyle że w Woli Kuczniewskiej, łącznie z dzierżawą na 15 hektarach. Gospodarstwo podobne, również produkcja mleczna i roślinna. Zapraszamy już do nas pana wójta. Poprosimy muzyczkę o troszkę ciszej, żeby było słychać, co państwo będą mówili. Panie wójcie, składam na pana ręce chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. Niech pan wójt dzieli nim równo i sprawiedliwie. Co? Dziękuję starostom dzisiejszych dożynek za ten przepiękny bochen chleba upieczony z ziaren tegorocznych zbóż. Obiecuję, że chleb ten będę dzielił sprawiedliwie tak, aby nikomu go nie zabrakło w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Piękny, solidny bochen. Pan wójt wyciąga okulary, czyli będzie się wspierał jakimś papierem na pewno. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie. Drodzy rolnicy, mieszkańcy, szanowni goście, jako gospodarz gminy, otwierając uroczystości dożynkowe, chciałbym gorąco i serdecznie powitać wszystkich państwa przybyłych na dzisiejsze święto plonów, święto dziękczynienia i radości. Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę sierpnia
dziękujemy rolnikom za trud włożony w zbiór plonów, którym obrodziła gminna nasza ziemia. Zbiór plonów, który w tym roku nie był łatwy. Padające od lipca deszcze bardzo przedłużyły wyjście w pole z maszynami i rozpoczęcie żniw. Również sierpień nie szczędził opadów. Tegoroczne żniwa upływały więc pod znakiem ciągłej walki z pogodą. Jednak mam nadzieję, że wszyscy rolnicy z terenu naszej gminy plony zebrali. Plony, które w tym roku są niestety mniejszej, gorszej jakości. Kolejnym istotnym, ważnym problemem jest kwestia zbyt niskiej opłacalności produkcji rolnej. Mimo dopłat obszarowych, dopłat do paliwa rolniczego, rolnicy zwracają uwagę na niskie, nieopłacalne ceny skupu płodów rolnych i produkcji zwierzęcej oraz na wysokie ceny nawozów, środków ochrony roślin i paliw. Rolnikom potrzebny jest stabilny i dobrze funkcjonujący rynek żywnościowy. To od niego zależy dochód poszczególnych gospodarstw rolnych. Mimo niesprzyjającej aury, panie z kół gospodyń zebrały kłosy zbóż i wykonały piękne i okazałe wieńce dożynkowe, które są obok chleba najważniejszym symbolem dożynek, wyrazem dumy i radości zebranych plonów. Są również dowodem na to, że ziarna na nowy chleb i na nowy zasiew nie zabraknie, jak nie zabraknie nadziei i wiary na przyszłe plony. Dożynki są świętem rolników, a nam wszystkim mają przypominać, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia chleb. Przed chwilą otrzymałem z rąk starostów dożynek pachnący bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna. Zgodnie ze staropolską, piękną tradycją, za chwilę podzielę się tym chlebem z mieszkańcami naszej gminy oraz przybyłymi gośćmi. Niech to dzielenie chleba będzie wyrazem wzajemnego szacunku, jedności wspólnoty samorządowej gminy Lutomiersk. Niech nigdy nie zabraknie chleba w naszych domach. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki którym go spożywamy na co dzień. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, przy okazji naszego dzisiejszego święta chciałbym teraz zapoznać Państwa z efektami pracy samorządu gminnego w bieżącym roku. Samorząd gminy Lutomiersk stara się planować i realizować zadania, które będą służyć wszystkim mieszkańcom, a jednocześnie będą to zadania, które pozwolą powiedzieć, że gmina się rozwija i pięknieje, w której żyje się bezpiecznie i wygodnie. W naszej gminie przeznacza się corocznie znaczne kwoty z budżetu na inwestycje. W tym roku jest to kwota około 3 milionów złotych. W roku bieżącym wybudowaliśmy nowe obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej w Szydłowie i na stadionie w Lutomiersku. Na terenie gminy powstanie do końca września łącznie 8 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowościach Stanisławów Stary, Dziektarzew, Wrząca, Lutomiersk, Madajenowe, Jerwonice, Zalew i Legędzin. Remontujemy świetlice wiejskie, strażnice i budynki komunalne. 440 tysięcy złotych trafi w tym roku do poszczególnych sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki te pozwoliły na uzupełnienie braków w wyposażeniu świetlic wiejskich, remiz OSP, placów zabaw i boisk. Przeznaczono je również na oświetlenie uliczne, poprawę nawierzchni dróg, zakup sprzętu dla jednostek OSP. Kilka sołectw zorganizowało festyny i spotkania integracyjne mieszkańców. Już 1 września rozpoczynamy cykl zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok 2017, w ramach którego trafi do naszych miejscowości łącznie 370 tysięcy złotych.
Będą to zebrania, na których mieszkańcy zdecydują, co chcą zrobić w swoich miejscowościach. A dla samorządu będzie to okazja do bezpośrednich spotkań z mieszkańcami w celu zdiagnozowania potrzeb, co posłuży nam przy planowaniu budżetu na przyszły rok. Powiedziałem o inwestycjach, ale samorząd nasz podejmuje też inne inicjatywy służące naszym mieszkańcom. Uruchomiliśmy komunikację busową z Babiczek do Konstantynowa oraz utrzymaliśmy planowaną do zlikwidowania linię autobusową do Łodzi. Funkcjonuje również komunikacja busowa na trasie Mianów-Kazimierz-Łódź. W formie dotacji celowej przekazujemy środki na działalność Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Jesteśmy Razem. Z ich oferty mogą korzystać seniorzy z terenu całej gminy. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury, organizatora imprez plenerowych i festynów, dotacje dla klubów sportowych to oferta dla mieszkańców w ramach zadania gminy, jakim jest rozwój sportu i upowszechnianie kultury. Obiekty sportowe, place zabaw, parki i skwery tworzymy dla mieszkańców, dla młodzieży, aby mogli aktywnie wypoczywać i spędzać czas w ładnym i bezpiecznym otoczeniu. Wszystkie podejmowane działania są przemyślane zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i ze strategią rozwoju gminy Lutomiersk, której głównym celem jest podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz uczynienie tego terenu atrakcyjnym dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom, planujemy kolejne zadania, a zadań gminy dotyczących życia mieszkańców ciągle nam przybywa. Za chwilę musimy zmierzyć się z reformą szkolnictwa dzieci i młodzieży. Zapowiedź powstania 8-letnich szkół powszechnych i likwidacji gimnazjum to potrzeba zapewnienia dobrych warunków dla większej ilości dzieci w dotychczasowych szkołach w Szydłowie i w Kazimierzu. Już w przyszłorocznym budżecie musimy planować środki na nowe zadania inwestycyjne. Oświata jest jednym z najważniejszych zadań własnych wykonywanych przez samorząd gminny i jest priorytetem w naszych działaniach. Innym ważnym projektem, który realizowany jest w naszej gminie od 2015 roku, to program operacyjny Pomoc Żywnościowa, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W czasie trwania programu wydaliśmy ponad 25 ton żywności. Z tej formy pomocy skorzystało około 150 rodzin. Również w tym roku mieszkańcy mogą liczyć na taką pomoc. Program rozpocznie się w miesiącu wrześniu. Od kwietnia bieżącego roku realizujemy rządowy program Rodzina 500+. Jest to systemowe wsparcie polskich rodzin wychowujących dzieci. W naszej gminie wydaliśmy 700 decyzji przyznających to świadczenie i do chwili obecnej rodzinom wypłaciliśmy blisko 2 miliony złotych. Korzystając z okazji, w imieniu mieszkańców gminy korzystających z tego programu, chciałbym podziękować rządowi Rzeczpospolitej Polskiej za wprowadzenie programu, który zdecydowanie poprawia warunki bytowe polskich rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych. I jeszcze jeden obszar działalności gminy, o którym chciałbym powiedzieć. Na dzisiejszych dożynkach gościmy przedstawicieli lokalnej grupy działania Prym, tutaj obok. Ich obecność nie jest przypadkowa, to ważny partner naszej gminy w pozyskiwaniu środków unijnych. Dzięki współpracy na terenie naszej gminy powstało wiele obiektów rekreacyjnych i sportowych. Już dziś wiemy, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu realizować będziemy remonty strażnic, budowę ogródków rekreacyjnych, siłowni, zorganizujemy warsztaty dla seniorów
czy podejmiemy działania na rzecz promocji naszej gminy. Również lokalni przedsiębiorcy skorzystają ze środków unijnych za pośrednictwem Prymu. Praca gminnego samorządu to nie tylko praca urzędników, to również praca przedstawicieli mieszkańców. W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim radnym i sołtysom, bez których wsparcia niemożliwe byłoby zrealizowanie postawionych celów. Spokój i stabilizacja to grunt, na którym można osiągać założone cele, tworzyć lepsze jutro. Samorząd naszej gminy nie zapomina, że nasza praca to służba, a naszym zadaniem jest troska o wszystkich mieszkańców, podejmowanie działań z myślą o całej gminie. Drodzy Państwo, na zakończenie pragnę serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury za pracę włożoną w organizację tegorocznych dożynek. Dziękuję również paniom z kół gospodyń wiejskich za piękne wieńce dożynkowe oraz za przygotowanie stoiska gastronomicznego. Dziękuję starostom dożynek, radnym, sołtysom, radom sołeckim, strażakom, zespołom artystycznym, orkiestrze dętej, sponsorom i wszystkim, którzy podjęli trud organizacji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję lokalnej grupie działania Prym za stoisko promocyjne. Specjalne słowa podziękowania kieruję do naszych księży za celebrowanie mszy świętej. Dziękuję księdzu Markowi Kowalskiemu, kapelanowi gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziękuję księdzu proboszczowi Dariuszowi Graczykowi. Dziękuję również naszemu chórowi z parafii Kazimierz za uświetnienie mszy świętej. Wszystkim Państwu życzę udanej zabawy. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. I tak jak pan wójt zapewnił, teraz prawdopodobnie podzieli ten tegoroczny chleb wśród państwa. Także jeżeli ktoś ma ochotę skosztować i przekonać się, jak doskonale smakuje, ja na pewno też bym chciał, ale pewnie nic już nie zostanie. Proszę państwa, także my będziemy kontynuować naszą uroczystość. Chleb za chwileczkę do państwa trafi i będą go dzielić wspólnie starostowie razem z panem wójtem. Zapraszamy państwa właśnie z tymi pięknie przygotowanymi koszami. I jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo. Tak jest, orkiestra się namęczyła, też muszą coś zjeść. A my, proszę państwa, szykujemy się do kolejnego punktu programu. A może chwilka muzyczki, tak żeby państwo na spokojnie mogli przeżyć ten dobry chleb. Prosimy wszystkich o powstanie. Na moją komendę. Pocznąć! Poczty sztandarowe. Wyprowadź! Poczty sztandarowe. Na moją komendę. Brawo!
orkiestra zagrała marsza, poczty wyprowadzone, oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że równocześnie z naszymi gminnymi dożynkami odbywają się dożynki wojewódzkie w piątku, wszyscy goście znamienici zaproszeni na dzisiejsze dożynki w naszej gminie nie mogli przybyć. I tak poseł na Sejm Marek Matuszewski przesłał list intencyjny, gratulacyjny. Szanowny pan Tadeusz Borkowski, wójt gminy Lutomierzk. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, uczestnicy dożyny. W tym uroczystym dniu, kiedy zanosicie dziękczynienie do Boga za tegoroczne zbiory, w imieniu całego narodu pragnę z serca podziękować wszystkim państwu, gospodarzom polskiej wsi oraz im bliskim za całoroczny wysiłek i poświęcenie. Dożynki są jedną z najstarszych i najpiękniejszych tradycji w naszym kraju. Życzę państwu, by ten niełatwy, ale jakże piękny i bezcenny trud, który państwo na co dzień podejmują, przynosił wam pomyślność i satysfakcję. Niech w rodzinnych domach polskich rolników nigdy nie braknie spokoju, radości i Bożego błogosławieństwa. Szanowni państwo, rolnictwo i walory środowiska naturalnego są podstawą rozwoju nowej polityki obszarów wiejskich. Polityki, która harmonizuje, łączy zrównoważony rozwój rolnictwa z dbałością o wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Zarówno w produkcję rolną, agroturystykę, jak i w odnowę polskiej wsi dla rządu premier Beaty Szydło sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich mają strategiczne znaczenie, gdyż stanowią fundament w rozwoju gospodarczego naszego kraju. Drodzy rolnicy, dziękuję wam za ciężką pracę w imieniu wszystkich tych, którzy korzystają z jej owoców. Mam nadzieję, że chleb powstały z waszej pracy będzie sprawiedliwie dzielony. Dzięki wam młode pokolenie uczy się doceniać pracę ludzkich rąk. Niech każda rodzina biorąca do ręki chleb z wdzięcznością pomyśli o tych, dzięki którym ten chleb powstaje, czyli o was, rolnikach. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia pomyślności dla was i dla waszych najbliższych oraz obfitych plonów. Szczęść wam Boże. Z poważaniem, Marek Matuszewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Mam tu jeszcze list okolicznościowy od marszałka województwa łódzkiego, ale myślę, że jest pan dyrektor biura, także osobiście przekażę. Wpłynęło również życzenia wszystkiego najlepszego dla rolników naszej gminy od wójta Wartkowice Piotra Kuropatwy. Dziękuję bardzo za uwagę. Czy pan dyrektor Młynarczyk? Nie? No, panowie się licytują teraz, kto ma to zrobić. No i już, udało się. Zapraszamy serdecznie. Witam serdecznie. Mam list, ale myślę, że jest taka pogoda, że już wszyscy tutaj czekamy na to, żeby skosztować tych pięknych potraw, bo zapachy się unoszą niesamowicie. Słuchajcie, już chyba w Lutomiersku było tutaj czuć, jakie piękne potrawy panie przygotowały. I faktycznie tak się złożyło, że też ostatnia niedziela sierpnia i mamy w samym centrum Polski dożynki wojewódzkie. No i tam pan marszałek jako gospodarz ziemi łódzkiej czyni honory, spotyka się z rolnikami z całego województwa. A mnie przypadło tutaj mieć przyjemność i być z wami, być z państwem. I mam tą przyjemność i zadanie też od marszałka, żeby pochylić głowy i sprawić ukłony dla wszystkich rolników z gminy Lutomiersk. Tak sobie myślę, bo tak patrzyłem na te wieńce tutaj i taki piękny orzeł biało-czerwony. I tak, no każdy z nas tą Polskę kocha,
ale jest, są takie święta 3 maja, 11 listopada, że jeszcze bardziej tę Polskę kochamy, jeszcze bardziej mamy ochotę te biało-czerwone barwy pokazywać, eksponować. I tak sobie myślę, że my wszyscy doceniamy to, co rolnicy robią przez cały dzień, ale dzisiaj jest taki dzień, święto rolnika, że składamy się po prostu z maksimum energii, maksimum zaangażowania. Dziękujemy wam za tą codzienną, ciężką pracę, bo dzięki temu no, funkcjonujemy, tak? Żyjemy, jemy, pijemy. Także w imieniu marszałka Witolda Stępia dla wszystkich rolników z gminy Lutomierska składam serdeczne podziękowania i gratulacje za tą wspaniałą waszą pracę. Przy okazji chciałem podziękować też wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację tych dożynek. Widzimy te piękne wieńce, panie, które tutaj zaangażowane z kół gospodyń gotują. Wspaniała orkiestra, zespoły muzyczne, druhowie, także widać i pracownicy Urzędu Gminy, widać, że tutaj bardzo dużo pracy zostało wykonane i gratulacje dla was. Ksiądz tutaj, proboszcz, mówił o tym, że modli się za samorządowców i też za pana wójta i za pana przewodniczącego. I ja tak sobie myślę, nie tylko ja, bo po tym województwie się jeździ, że naprawdę tatkowie, Tadek Borkowski i Rychlik robią kawał dobrej roboty, także gratulacje dla was. A mieszkańcy no, są pod dobrymi skrzydłami, także gratulacje. Gmina piękna, po prostu rośnie w oczach, piękna hala, klasztor, ten obiekt przy szkole, obiekt sportowy, no to po prostu już standard europejski. Ale współpracuje też pan wójt ze wspaniałymi sołtysami. Ja wczoraj tutaj w sołectwie Bychcice bawiłem się, spędziłem wspaniałe pół dnia i z panią Lokadią, z druhami, o właśnie, pozdrawiam Bychcice. One mi są bliskie z racji tego, że on sąsiaduje z Konstantynowem bardzo blisko, także gratulacje. A o tych sołtysach chciałem powiedzieć, bo tutaj pan wójt wspomniał o tym, że macie fundusz sołecki, a my mamy GS-y, granty sołeckie. I wiem, że tutaj pan wójt szykuje się na 11 listopada ze swoim grantem z sołectwem Lutomiersk. I z tego co wiem, on jest bardzo dobrze napisany, ale myślę, że w tym tygodniu będzie decyzja. Także trzymamy kciuki za to, żeby ten projekt został zrealizowany. Szanowni państwo, tak jak mówię, to, że my te granty sołeckie zrealizowaliśmy, to nie wymyśliliśmy sami sobie. Rozmawiamy z ludźmi, rozmawiamy z sołtysami. Była taka potrzeba, wyeksponowaliśmy no, ładnych paręset tysięcy złotych na ten projekt. I ja tutaj też mam bojowe zadanie od marszałka Stępnia, bo za chwileczkę sobie spocznę tutaj przy tych pięknych jabłkach, śliwkach i winogronach. Mam notes, słuchajcie, długopis. I mam takie bojowe zadanie, że zapisywać, rozmawiać z wami, także zapraszam do tych spotkań ze mną. Za chwileczkę będzie stolik i krzesła. Chciałem spisać po prostu, co was boli, co was nurtuje, jakie są potrzeby, jakie pomysły macie. I jak taki skromny dyrektor, a za pośrednictwem oczywiście, no właśnie dyrektora, to wiąże się tutaj osoba marszałka Stępnia, może pomóc tutaj z pozycji Urzędu Marszałkowskiego, żeby wasze potrzeby realizować, żebyście mieli poczucie, że wy współtworzycie też to województwo. Także sobie po tych wszystkich przemówieniach spocznę tutaj z boku i zapraszam państwa do rozmów ze mną. Bardzo dziękuję, jeszcze raz gratulacje, a wszystkim mieszkańcom Lutomierska życzę wspaniałej zabawy, a to zawsze w Szydłowie jest zabawa dobra, także wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa. Pan Marcin Młynarczyk, dyrektor Kancelarii Marszałka. Proszę państwa, pan Marcin w pewnym sensie wywołał już teraz następny jakby nasz punkt programu, który stoi tutaj właśnie przed nami, który państwo pewnie już też obserwują i zastanawiają się, kto za który wieniec jest odpowiedzialny. No naprawdę, dzieła sztuki, niesamowite. Ja tu się dziwię, jak komisja, która wybierała te najpiękniejsze, była w ogóle w stanie się zdecydować. No niemniej jednak zawsze takiego wyboru trzeba dokonać, proszę państwa. Wiem, że oni już chyba od piątku nawet przyglądali się tym wieńcom. Zwracali uwagę na to, z czego są wykonane, czy są w nich elementy patriotyczne, czy są wszystkie możliwe zboża. No i naprawdę efekt jest imponujący. Proszę państwa, trzecie miejsce w tym wyborze przypadło KGW Mianów. Gratulujemy serdecznie. Koło Gospodyń Wiejskich z Mianowa jest odpowiedzialne właśnie. Te najpiękniejsze wieńce są oczywiście... Wieńce, no nie, trudno powiedzieć, ten jeden to nie wieniec, ale można je zobaczyć w pierwszym rzędzie, na pierwszym stole. Wszystkich mamy blisko 20. Drugie miejsce KGW Dziektarzew.
Gratulujemy pomysłu i wykonania. Przepiękna, misterna robota, naprawdę fantastyczna. No i pierwsze miejsce, KGW Puczniew. Gratulujemy. Tak jest. Silna ekipa, zwycięzca może być zawsze tylko jeden, proszę Państwa. No ale żeby dowiedzieć się, kto te wieńce stworzył, to zaraz będziemy je przekazywać. Jeżeli ktoś ma ochotę, nie wiem, zrobić jakieś zdjęcie, czy podejść i obejrzeć, to też jest dobry moment, no bo dzisiaj te wieńce na pewno rozjadą się w całe województwo. Proszę Państwa, rozstrzygnięcie konkursu mamy za sobą. Ja jeszcze tylko powiem, że no to nie chodziło tylko o docenienie, ale były też nagrody, które oczywiście trafią w ręce twórców tych wspaniałych pierwszych trzech miejsc, nagrody pieniężne. Tak, tak, niektórzy się dziwią, a jednak. No i teraz czas na wręczenie tych, proszę Państwa, wieńców dożynkowych. Proszę, żeby to się odbywało tutaj na dole przed sceną, żebyśmy nie mieli kłopotów, żeby się nic nie stało. Pierwszy oczywiście wieniec dla pana wójta Tadeusza Borkowskiego. Zapraszamy pana wójta, a wieniec wręczy KGW Dziektarzew. Czy są przedstawiciele? Są. Niesamowita robota, naprawdę. Tam jest mikrofon, można go odwrócić, o najlepiej w drugą stronę w ogóle, właśnie, żeby łatwiej było zabrać głos. Panowie akustycy, ten mikrofon na dole, jakby się udało uruchomić. Koło Łodzi wieś Dziektarzew leży. Wszyscy już o tym wiecie. To w gminie Lutomiec, w Kpawianickim powiecie. Tobie, wójcie Tadeuszu, ten wieniec wręczamy, abyś nigdy nie zapomniał, gdzie granice sołectw mamy. Przez gminne koło gospodyń współpracować chcemy i z innymi kołami w spółkę wejść zechcemy. Mając na dożynkach znakomite władze, szepnij słówko, aby gospodynie z całej gminy mieli na uwadze. Wręczając ci ten wieniec, pięknie ci życzymy, abyś rządził sprawiedliwie i dbał o wizerunek malowniczej gminy. Bardzo dziękujemy. I jeszcze raz gratulujemy i pomysłu, i przede wszystkim fantastycznego wykonania. Bardzo dziękuję za ten piękny wieniec. Granice gminy są mi doskonale znane. Będę zwracał uwagę na wszystkie miejscowości, ale i zwrócę uwagę na Dziektarzew. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. I żeby, jak to pan Marcin Młynarczyk powiedział, w gminie Tatków, czyli Lutomiersk, tradycji stało się zadość, to teraz zapraszamy pana Tadeusza Rychlika, przewodniczącego, po odbiór wieńca. A ten wieniec przygotowało KGW z Puczniewa. Gratulujemy, proszę Państwa. O, idą przedstawiciele. Pięknie, naprawdę. Do samego końca. Podstawa podobna, a już faktura zupełnie inna. Można robić zdjęcia, oczywiście, i warto, proszę Państwa, na coś takiego. Jeszcze raz dziękuję. Chciałbym
Rzeczniku Ludności podziękować za ten piękny wieniec. Do ostatniej chwili nie wiedziałem, które z kół gospodyń wiejskich mi go przekaże. A dlaczego taki piękny? Ja jestem nieskromny, ale widocznie Rada Gminy zasłużyła sobie na taki piękny wieniec i godnie służy mieszkańcom naszej gminy. Dzisiejsze święto, Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, to najważniejsze święto polskiej wsi. Święto podsumowujące całoroczną ciężką pracę rolników, w naszym przypadku rolników naszej gminy. Z okazji tego pięknego święta chciałbym wszystkim rolnikom oraz ludziom związanych z rolnictwem w imieniu własnym oraz całej Rady Gminy złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, spełnienia wszystkich marzeń, ale czego chciałbym życzyć? Życzyć o wiele wyższych plonów jak tegorocznych, ale nie tylko plonów, ale godziny, godziwych cen za te plony, bo jak wiemy, rolnictwo też to gospodarka rynkowa, a w gospodarce rynkowej liczy się, wiecie co, nie to co zbierzemy, ale ile za to weźmiemy. Jeszcze raz wszystkim rolnikom życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Tak jest, proszę Państwa, żeby udało się wszystko sprzedać. To jest najważniejsze. I trzeci, równie piękny wieniec dla Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W imieniu zarządu odbierze pani Marzena Ciechulska. A wieniec KGW Harbice Górne przygotowały. Są panie. Proszę bardzo. Nadmienne dożynki, nadmienne dożynki, wszyscy tu przybyli. Nadmienne dożynki, nadmienne dożynki, wszyscy dziś przybyli. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu z nieba za zebrane plony, za zebrane plony i z nich bochen chleba. Nasi gospodarze ciężko pracowali, by każdy kłos zboża, by każdy zboż kłos z żniwa był zebrany. Nasza pani poseł przyjmij nasze słowa, choć nasza wieś mała, choć nasza wieś mała, ale rozwojowa. Do swoich korzeni młodzi tu wracają i razem w rodzinie, i razem w rodzinie siebie wspomagają. Czyste tu powietrze, piękne okolice, dlatego kochamy wieś naszą Harbicę. Przyjmij od nas wieniec, radość z niego spłynie. Uplotły go przecież z Harbic gospodynie. Do dobrej współpracy z panią się skłaniamy. I do nas w gościnę bardzo zapraszamy. Niech chłopska tradycja nigdy nie zaginie, a
gmina Lutomierz, a gmina Lutomierz w województwie słynie. A gmina Lutomierz, a gmina Lutomierz w województwie słynie. I brawa, proszę Państwa, akustycy dali radę. Wyczerpujący to był utwór, bardzo, bardzo dziękujemy. Piękny wieniec. I będą podziękowania pewnie. Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Jestem zaszczycona, że mogłam otrzymać tak piękny dar, który jutro z rana niezwłocznie przekażę i będzie on na pewno zdobił Wojewódzki Fundusz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. A teraz kolejny, czwarty już wieniec dla Marszałka Województwa Łódzkiego. Odbierze go pan Marcin Młynarczyk, dyrektor Kancelarii Marszałka. Zapraszamy serdecznie. KGW Kazimierz. Przestrzenny wieniec, coś tam jeszcze w środku nawet się rusza. Mysza? Nie, to nie mysza. Chociaż pewnie by się dobrała do głosów chętnie. Zapraszamy przed mikrofon, taka wymiana tam zdań by była sympatyczna. Pan dyrektor już dziękował. Króciutko, króciutko. Aż tak krótko? Powiedziałem panią, że pan marszałek z pewnością do Kazimierza zajrzy. Jak wieniec od Kazimierza, także należy oczekiwać tam pana marszałka. Dziękuję. Słowo się rzekło, wszyscy słyszeli. Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy. I teraz wieniec piąty KGW Prosinowice przygotowało, także się już szykuje. A ten wieniec dla starosty powiatu pabianickiego. I wieniec odbierze radny powiatu pabianickiego, pan Krzysztof Pacholak. Zapraszamy serdecznie. Piękny, wspaniały kosz. Wypełniony po brzegi. Niesamowite zdolności te wszystkie panie mają, naprawdę. W imieniu pana starosty Krzysztofa Chabury chciałbym serdecznie podziękować w jego imieniu za zaproszenie. Niestety obowiązki też inne i wojewódzkie tutaj dożynki nie pozwoliły panu staroście dzisiaj uczestniczyć u nas w gminie Lutomierz. Jest sercem z nami, stara się tutaj pomagać i robić dla nas jak najwięcej, inwestować w naszej gminie. A wszystkim rolnikom chciałbym życzyć zdrowia, zadowolenia z waszej pracy, żeby jak najlepiej się państwu układało w życiu rodzinnym i żeby zawsze wam sprzyjała pogoda. A panią z KGW Prosinowice serdecznie dziękuję za przygotowanie takiego wieńca. Na pewno pan starosta otrzyma ten wieniec i myślę, nawet dobrze się stało, że to ja odebrałem ten wieniec, bo jest naprawdę bardzo ciężki, a myślę, że pan starosta mógł. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. I twórczynią mi panu za odbiór. I kolejny wieniec KGW Babice. Tym razem przygotowały i wręczą pewnie panie. O, już idą. A wieniec dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach odbierze pan podinspektor Tomasz Jarmakowski. Silne ramię, także pewnie nie będzie problemu. O, spory wieniec, no nie wiem. Ale panów mundurowych jest kilku, także na pewno dadzą radę.
bezpieczeństwo, także ja dla pewności proponuję go jak najszybciej odstawić. Bezpieczeństwo oczywiście. Niesamowity również wieniec, naprawdę. Co tu się w nim nie znalazło? Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przekazany wieniec w imieniu swoim i wszystkich policjantów. Podjął tu dzisiaj pod Państwa adresem wiele ciepłych słów, do których ja również się przyłączam w imieniu Komendy Powiatowej Policji w Pomeńcach. Życzę Państwu w przyszłym roku jeszcze bardziej obfitych plonów, a dzisiaj widzę, że ciężko na to zapracowaliście wspaniałe zabawy. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie i dbajcie dalej o nasze bezpieczeństwo. A kolejny wieniec od KGW Bechcice Kolonia. Tym razem dla Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pawianicach. I odbierze druh Mieczysław Serwa. Drogie Panie, chciałbym serdecznie podziękować za wspaniały wieniec. To jest wyraz uznania dla naszego strażackiego dzieła. Z okazji dzisiejszych dożynek wszystkim rolnikom, wszystkim ludziom związanym z rolnictwem składam serdeczne życzenia, pomyślności wszelkiej, dobrych planów także w roku przyszłym. Serdecznie dziękuję i życzę Państwu miłej, dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i poprosimy KGW z Dziechów, które przygotowało wieniec dla Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Prym. A odbierze pani Danuta Bugajska, przedstawiciel. Dziękuję Państwu serdecznie. No, jestem zaszczycona, że spotkało nas takie miłe wydarzenie tutaj. I w imieniu Pani Prezes, która niestety dzisiaj jest nieobecna, i swoim własnym chciałam Panu powiedzieć, że mam na imię Donata, a nie Danuta. Przepraszam bardzo. Zapraszam wszystkich Państwa do współpracy z nami. Przyjeżdżajcie do nas, korzystajcie z tych funduszy unijnych, bo naprawdę warto. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. Pani Donata Bugajska, przepraszam jeszcze raz serdecznie. Fundacja Rozwoju Gminy Prym. A dziewiąty wieniec dla księży z gminy Lutomiersk. Wieniec odbierze proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Kazimierzu, ksiądz Dariusz Graczyk. KGW Mianów to przygotowało, silna reprezentacja, tak. Jeden z najpiękniejszych na pewno. Tematyka taka, że nie mogło być inaczej, proszę Państwa. Niesamowite, naprawdę.
Panie, dziękuję bardzo za ten przepiękny wieniec od Mianowa. Bardzo dziękuję za piękną dekorację, za życzliwość. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Przede wszystkim jako kapłan sprawowałem teraz też mszę świętą. Bóg zapłać wszystkim za przybycie. Życzę wszystkim dobrego wieczoru dzisiejszego, dobrej zabawy i pięknej pogody. Dziękuję, szczęść Boże wszystkim. Dziękujemy bardzo. I kolejny wieniec przygotowało KGW Czołczyn, a ten wieniec powędruje do druhów ochotniczych Straży Pożarnej gminy Lutomiersk. Odbierze pan druh Paweł Kozłowski, prezes OSP z Czołczyna. Strażaków z terenu naszej gminy. Dziękuję panią z koła gospodyń i my jako brać strażaczka będziemy się starać, żeby w naszej gminie było bezpieczeństwo i żebyście mogli liczyć na druhów strażaków. Dziękuję bardzo i udanej imprezy. Dziękujemy serdecznie. Kolejny wieniec, tym razem dla sołtysów z gminy Lutomiersk od KGW Bechcice Wieś. A odbierze pan sołtys sołectwa Puczniew, pani Teresa Włosiak. Pani sołtys oczywiście. Pani Teresa Włosiak. Zapraszamy serdecznie. O, kasa się gdzieś tam sypie, trzeba zbierać szybko. Inwestować, żeby na wkład własny było. To najbardziej kwiecisty wieniec. Własnym i wszystkich sołtysów bardzo dziękuję kołu gospodyń, Bechcic za ten piękny wieniec i korzystając z okazji chciałabym podziękować panu wójtowi i radzie gminy za wspaniałą współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za dobre słowa. A kolejny wieniec dla dyrektorów szkół z terenu gminy Lutomiersk przygotowany przez KGW Stanisławów Stary. I odbierze pani Anna Skąpska, dyrektor szkoły podstawowej imienia Marii Konopnińskiej w Kazimierzu. Wspaniały wieniec, jaki otrzymałam, a przy okazji, tak jak pani Donata zwróciła uwagę, że jest nie Dorota, tylko Donata, to ja też pozwolę sobie, że ja jestem jednak z Kępska, ja nie jestem z Kąpska i tylko w kilku może w słowach nie skąpo, ale powiem, że tak jak słowa papieża wspaniałego naszego Polaka Jana Pawła II, oddajcie hołd rękom polskiego rolnika. Rękom, które zawsze będą chronić, bronić, strzec ziemi.
ziemi, która jest wspaniała, która wydaje plony, która daje to wszystko, co mamy wokół. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich ze Stanisławowa Starego za ten wspaniały wieniec, którym zostałam obdarowana, i w imieniu wszystkich pracowników oświaty terenu gminy Lutomiersk życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim cudownej, cudowej w dniu dzisiejszym zabawy, bo po całym roku wytężonej pracy to się wszystkim nam należy. Dziękuję bardzo. Pani Anna Skępska nie skąpiła uwag. Głowę popiołem posypałem. Jakoś kiepsko mi dzisiaj idzie coś, to czytanie nazwisk. Ale to jest trudne, proszę Państwa. Wieniec 13. Zobaczymy, jaki to będzie wieniec, czy szczęśliwie to wszystko nam teraz pójdzie. KGW Mirosławice, zapraszamy. Odbierze pani Grażyna Paczkowska. A wieniec dla kół gospodyń wiejskich z terenu całej gminy. Starałem się, mam nadzieję, że żadnej literówki nie było. Co czwarty bocian to Polak, nie wiem, czy Państwo wiedzą. Szanowni Państwo, szanowne członkinie kół gospodyń, ten wieniec to oczywiście złożony na moje ręce, jest dla Was, moje Panie, dla Was wszystkich. Cieszę się niezmiernie, że co roku podtrzymujecie tą tradycję, tradycję tych naszych przodków. I to jest najważniejsze. A dziękuję serdecznie jeszcze raz za wszystkie przepięknie wykonane wieńce. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Kolejny wieniec przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich Strzydłowa. Wieniec dla sekretarza gminy Lutomiersk, pani Liliany Kaletty. Z przewagą owsa. Nasza sekretarz gminy, kobieta morowa, głowę ma na karku i jest honorowa, głowę ma na karku i jest honorowa. Kobiety Szydłowa, tak się namówiły i wieniec dla pani sekretarz mówiły i wieniec dla pani sekretarz mówiły. Niechaj się dowiedzą i starsi, i młodzi, sekretarz Liliana Szydłowa pochodzi, sekretarz Liliana Szydłowa pochodzi. Tu się urodziła, tu się wychowała i pracę w urzędzie po szkole dostała, i pracę w urzędzie po szkole dostała. Dobrze pracowała, to teraz widzimy, i awansowała na sekretarz gminy, i awansowała na sekretarz gminy. Byś nie zapomniała, gdzie się wychowała i koła gospody z urzędu wspierała, i koła gospody z urzędu wspierała. Dajemy ci wieniec z włosów jak ze złota, bo to jest szydłowski gospodyń robota, bo to jest szydłowski gospodyń robota. Na koniec ci życzymy zdrowia i radości, żeby mąż cię kochał do późnej starości, żeby mąż cię kochał do późnej starości. Bardzo dziękujemy. Z
wzruszenia nie udało się ukryć. To wzruszenie, niemal łzy. Dziękuję bardzo. To są moje sąsiadki, to są panie, które kocham. Jestem stąd, prawdę nam zaśpiewały. Ale chcę powiedzieć, że ten wieniec jest na moje ręce złożony dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy i przekażę im, przekażę, dlatego że jesteśmy tutaj dla państwa, ale też i przez cały rok staramy się, aby praca w urzędzie przebiegała prawidłowo i sprawnie, byście byli państwo obsługiwani. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. I kolejny wieniec Zarząd Miny KGW w Lutomiersku wręczy dla Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli, a odbierze pani Agnieszka Frank, kierownik Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli, oddział w Lutomiersku. Stanie się ozdobą naszej placówki od jutra. Wszystkim rolnikom życzę wiele wytrwałości i sukcesów w ich ciężkiej pracy, a wszystkim państwu miłej zabawy. Dziękujemy. A kolejny wieniec dla przedsiębiorców z terenu gminy Lutomiersk od KGW Harbice Dolne. I wieniec odbierze właściciel firmy Jamir Sobieraj, wspólnicy spółka Jawna, pan Mirosław Sobieraj. Jest taki wegański, bym powiedział. Chciałbym serdecznie podziękować za ten wieniec, bardzo ładny. Przekażę ten wieniec swoim kolegom, tak samo, co mają przedsiębiorstwa duże w Lutomiersku. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pan Mirosław podziękował także w imieniu wszystkich kolegów przedsiębiorców z terenu gminy. Bardzo dziękujemy. I kolejny wieniec dla Stowarzyszenia Koło Gminne Emerytów i Rencistów Jesteśmy Razem w Lutomiersku. Wieniec odbierze prezes stowarzyszenia pani Daniela Leśniewska, a wręczy KGW Mianów. Już, proszę państwa, do inscenizacji obrządku dożynkowego zespół Kwiaty Polskie. Polne, oczywiście, że polne. Ja jestem bardzo zaskoczona i serdecznie chcę podziękować kołom gospodyń z Mianowa za tak piękny wieniec i życzę im pomyślnej pracy w żniwach, przy żniwach, w ogóle wszędzie. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy. I teraz, proszę państwa, będą mogli państwo zaobserwować taką scenkę, która pewnie łudząca będzie przypominała żniwa. Żniwiarze już wnoszą swoje rekwizyty. Zespół śpiewaczy Kwiaty Polne powstał w czerwcu 2010 roku. Dyrygentem i instruktorem jest pan Włodzimierz Smolarek.
Zespół liczy 20 członków, 14 pań i 6 panów. Występują głównie na terenie gminy, powiatu i województwa. Działają przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wodzieradach. A jak widać tutaj pewnie z grupą jeszcze wspierającą, towarzyszącą, żeby było bardziej intensywnie, ciekawiej. To będzie takie widowisko połączone z dobrą muzyką. Także ja oddaję scenę, a Państwu życzymy dobrej zabawy.